Hej, cześć, witajcie piraci w 19 odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Nagrywam aktualnie o godzinie północy, więc mamy już 2 grudnia. I co my tu robimy, bo z tego co ja pamiętam, to żeśmy ostatnio na jakiejś małej wysepce przypłynęli. Zatrzymaliśmy się. Ale widzę, że nas tak wytepało, że jesteśmy aż tutaj, więc w sumie możemy coś tu porobić. Dobra, chyba już mniej więcej będę wiedział co robić. Okej. O, doskonale. Doskonale. A, to trzeba wskoczyć do siamka. Oh yeah. Ale na serio, nie wiem co ja tu robię. Tutaj na pewno nie miałem iść. A jeśli miałem tu iść, to ciekawe w jakim celu. O! To masz nowego skilla kopania. Wbijasz ukryte ostrze w ziemię. Dobre, dobre. Trzeba przyznać, że Edward ma głowę do takich rzeczy. Dobrze. Wykopuj skrzyneczkę. Ciekawe skąd mam tyle ammo. To pewnie ze skrzynek. Nawet bardzo dobrze. Bo brakowało mi amunicji, bo żeśmy w poprzednim odcinku zużyli. I nie wiem, czy jeszcze dzisiaj go nie wysłać na YouTube ten odcinek. Gdzie to jest ten fragmencik? Zaraz go znajdziemy. Wespniemy się na szczyt, to się dowiemy. A to tutaj, chwileczkę. Chwileczkę. Zrobiliśmy właśnie błąd. Wow! O, to był już naprawdę wysoki skok. Ale przynajmniej już będę wiedział. Aha. Super. O, tu przynajmniej się jakoś dało wespnąć. Tam to nie wiem co to było. Aha, jeszcze wyżej się trzeba wspiąć, bo widzę, że nie przyjmuje. Co ty znowu w Mima się bawisz? Kurde, Altair, Ezio, Desmond, teraz ty, jeszcze Heitam z Connorem. To też musisz się w Mimów bawić. Jesteś piratem, a nie Mimem. Dobra. Mamy tu nasz fragment danych. Wskakujemy. Ło! I do wody. Chciałbym do mojej kawki. Czej. Co to za statek? Skąd ten statek się tam wziął? Lol. Dobra. Ja bym się do mojej kawki wolał dostać. Ale trzeba pewnie będzie się wrócić na górę. Bo wiecie, żeśmy tam przyszli, zrespiło nas na górze i zaczęliśmy eksplorować to miejsce. Więc może jeszcze coś zbierzemy. Chciałbym jeszcze zrobić ten punkt widokowy. Sobie też go zrobię. Lol. Jakie co demoni się tak teraz spinają. Naprawdę muszą wynajmować porządnych parkurzystów na takich, do takich rzeczy. Wow. To już było mega dobre. To był parkour jak najprawdziwszy. O, tam jest fragment danych. Animuska. Biegniemy, biegniemy. Odjazd. Szczerze to nie wiem na co są te fragmenty danych. Szanty wiem, ale te fragmenty mi tutaj jakoś dziwnie trzymają w boku. Gdzieś tu skrzyneczka musi być. Słyszę ją, ja to czuję. Pewnie trzeba będzie się po nią spiąć, żeby ją dostać. Może tutaj. Jest, spokojnie czeka na właściciela. Dobra, i na górę. Pięknie. Synchronizuj się z punktem, Edzio. Może coś jeszcze tu pozbieramy za ten czas. Zobaczymy, zobaczymy. O kurde. Ty! Jakim cudem przeżyłem to? Jakim prawem? Przepraszam bardzo. What the fuck?
Edward, ty mnie zaczynasz tutaj lekko martwić. Co to miało znaczyć? O, o, o! Jakiś drapieżca. No, come on, bitches. Ty patrz! Zniknął! Jakim cudem? Chwileczkę. A kurde! Gówno mnie tu pogryzło. Patrzcie, to ucieka. A wracają nasze sekwencje. No, tak samo wykończał Connor. Chyba to był, czekaj, ryś. Co to było, ryś? Jaguar, o proszę, tu mamy jaguara. No, menu wytwarzanie. Może coś zrobimy. Wytwarzanie, wytwarzanie, szukamy. O, strzałka usypiająca. A, czyli możemy robić strzałki usypiające. Tak samo jak na przykład w Far Cry'u, nie wiem, mikstury lecznicze, coś takiego. Dobre, dobre, naprawdę podoba mi się ten pomysł. Naprawdę przeszli na wyższy poziom, jak już to mówiłem w poprzednich odcinkach. O, kolejna stela Majów. A naprawdę, im więcej ich zbierzemy, to będziemy mieli dostęp do artefaktu. O, w pizdę. To już jest wysoki poziom. Ale myślę, że to ogarniemy, bo to chyba nie jest problem przecież ogarnąć to. No właśnie. Żadna filozofia. Dobra. A skoczymy sobie. O. A to było już niezłe. I tam widziałem jakąś zwierzynę, którą sobie upoluję. I kolejna stela Majów pozbierana. Spoko. Nie ma sprawy. O, to chyba jaguar znowu. Czekajcie, może bym zaskoczył jakoś to zwierzę. Lol. Dobra. Chyba już wyczuł mnie. Skubany. O, udało się. Szybko i sprawnie żeśmy ubili. No przecież wiem, że jest coś takiego. Kurde, no weźcie mi, nie denerwujcie. Ale zobaczę sobie na wszelki wypadek. O, strzałka usypiająca i jeden. O, ta strzałka usypia cel na 20 sekund dłużej. Potwierdzam, bo to się mega przyda. Zajebiście. No i super, mamy kolejny upgrade, tym razem dla Edwarda. O, skrzyneczka, skrzyneczka, którą sobie zbierzemy. Wiecie, no wiem, trochę będzie to zajmować odcinków u mnie Assassin's Creed, ale ja będę ją po prostu nagrywał pod misje fabularne, jak i misje poboczne. Żeby urozmaicić tą serię. Bo pamiętacie, że zacząłem na YouTubie od Assassin's Creedów. Po prostu przestałem, bo wszystkie, żebym nagrał i przeszedł, to musiałem zacząć od czegoś innego. A teraz jak mam Assassin's Creed'a 4, to jego muszę nagrać na prosie. Dobra, dawać skrzynię, dziękuję bardzo. Coś tam jeszcze było, coś tam jeszcze było. O, umrzyk. Czyli mamy mapkę do zebrania. O, i dwie kolejne skrzynie. Tak, dwie kolejne skrzynie. No parkour to rób, Edward. A nie jakieś dziedostwo. Przeszukaj bidaka, który stracił mapę skarbów. Aha, dobra. Teraz tutaj się mamy wspiąć. O kurde. No może tutaj teraz. O! Stary, to było dobre. O, pięknie. Mamy tu jedną skrzynkę i drugą. Dobra, ja bym jeszcze jedną gdzieś zebrał. Jeszcze jedna skrzynia i jeden fragment danych Animusa. Ja bym sobie to gdzieś zebrał już, szczerze mówiąc.
Najwyżej jak nie znajdę, to nie będzie mi się chciało zbierać. Idę na ślepoty, nie będę sobie zaznaczał wszystko na mapie, a to będzie trochę głupie. A powinienem sobie jakby trochę utrudniać. Dobra, teraz tutaj. A tu jest stada majów, którą już oczywiście przeszukaliśmy. Odkryliśmy jej zagadkę. O! A mamy. Widzicie. Jednak mam dobre oko do szukania takich rzeczy. Okej. Pięknie. Mamy teraz 4 ponad kafle. Kafli. A wiecie, hajs jak się dostaje, to trzeba go wydalać, a nie zostawić go na byle co. No wspinaj żeś się tam, Edward. Twój prawnuk, czekaj, tak? Nie, twój wnuk potrafił się lepiej wspinać od ciebie. Mówię oczywiście o Connorze, znaczy wspominam. Bo Connor też potrafił się wspinać, ale niestety syn Edwarda Haytham nie potrafił się, bo był łajzą. I jeszcze dołączył do Templariuszy, więc był podwójnym łajzą, który no po prostu... Nie wiem, no w dzieciństwie się najadł chyba kabanosów i wiecie, powiedział, a to może se dołączę do Templariuszy, bo no wiecie, może tam mają ładne laski, może trochę wyrucha, wiecie, no i został przekupiony i w ten sposób Richard Birch przekabacił go na jego stronę, no i Declan został Templariuszem i wyszło na to, że został nim. A mógł być asasynem, bo miał zdolności, miał dar od swojego ojca Edwarda, którego właśnie tutaj teraz widzicie. Wiem, jest godzina północ, a mnie chyba już odwala trochę. A to może nawet dobrze, bo wtedy będzie mi się chciało bardziej komentować. A wiecie, ja i tak kawy nie piję, ale... Chwileczkę. No, mamy wszystko na perfekcie. Sprawdzę. Tak, wszystko zrobione. Wysepka na perfekt. Czyli tak jak powiedziałem, będę się starał przechodzić tego asasyna na perfekta. I to wam obiecuję. Tylko trochę tych odcinków no niestety potrwa. Coś czuję, że zaraz będziemy atakować. Albo będziemy atakowani przynajmniej. W ogóle co to za statek. Dobra, może zaatakujemy ją. Dobra, prasuj. O kurde. Ja bym uciekał. Nie wiem jakby. A tam co jest? Tam jest kolejna fregata. No to jesteśmy w dupie. No nie wierzę. Czekaj, może się wtaranujemy tam. No bo wiecie, oni mają teraz ciężką sytuację. Jeb! I co wam teraz zrobicie? Czekajcie, zaraz. Trzeba będzie się wywinąć z tej głupiej sytuacji. Lol. O kurde. Ej! Edward, co ty robisz? Stary, ciebie już pogrzało. Uciekaj. Się nie pozbieramy z tego, a wiecie, wtedy będzie większy problem. No trochę nam się oberwało i nie jestem z tego powodu zadowolony, ale zawsze mogło być gorzej. Kto tam jeszcze nas będzie śledził? Dobra, zgubiliśmy tych idiotów, którzy nas prawie zamordowali, ale my oczywiście dbamy o to, żebyśmy mieli szczęście, a nie pecha. A tam co jest? O, kanonierka, którą sobie oczywiście zniszczymy. Nie sięgnęło. O, ale zareagowała. No chodź tu, come on. Czekaj, tu jeszcze pewnie nas coś będzie. Tam kolejna kanonierka, ale jest bliżej, to im tutaj. A. No. Dobra, atakujemy w sumie dwie kanonierki. Bo niech one tu podejdą, a nie dużo.
To nie sięga. O kurde. Ach, zakręt. Ostry zakręt mam. Pamiętaj jedwa. Tak! Takie gówna mnie tu bombardują. Co ty robisz? Jak możesz? O! Double killa zrobiłem. Jak było? Tu chociaż się cieszę. To byłoby tragicznie. Dobra, w ogóle gdzie mam teraz płynąć? Tam mamy cel. A więc chwileczkę, trzeba będzie zawrócić. Zawracamy, zawracamy. I tak, bo ostatnio, pamiętacie, byliśmy na tamtej wysepce. I tam kończyliśmy, ale nie wiem dlaczego, jakim wałem nas przyniosło aż tam. Prawie byśmy doznali obrażeń śmiertelnych. Wyśpiewajcie. Pozwalam dzisiaj na śpiewanie czegokolwiek i o kimkolwiek, więc piratki, śpiewajcie radośnie, a ja będę musiał dalej sterować kawką, która jest zajebista. Przyspieszylibyśmy trochę, bo jakoś tak dziwnie wolno to idzie. Pięknie. Mamy tylko jeden pasek życia, też jest niedobrze w sumie. Dobra. Kurde. Bryg, bryg, brygi, same brygi, ale wszystko hiszpańskie i jeszcze groźne. To wiecie, tutaj musimy się zachowywać normalnie, bo inaczej nas uznają za jakiś, nie wiem, idiotów i nas będą chcieli zniszczyć. O, tam dokładnie żeśmy skończyli na tej wysepce odcinek. Płyniemy. Fuck. No, niewiele brakowało, a już byśmy się zatarli o konflikt. Jest. Dobra. Przynajmniej uniknęliśmy tego. Bo by było tragicznie. Powiem wam szczerze. Trochę teraz pogadamy sobie z wami. Bo mianowicie to tylko płyniemy. Oni śpiewają. Edward musi dbać o bezpieczeństwo swoich piratów, kamratów, swojej załogi. O kurde, są wiatry. Trzeba uważać. Na takie wiatry trzeba uważać. Nie wiem teraz, czy dobrze płyniemy, bo jakoś tak dziwnie. Ale płyniemy, no. Nic na to nie poradzimy. A tam co mamy? Kanonierki. Nie. Zrobiłem tak to dla for funu, ale nie wiem, czy nas nie zniszczą przypadkiem za coś takiego. Dobra, chyba się proszą jednak. O-o! No nie, musiałeś coś walnąć, Edward. Proszę cię. No to już mamy przestranę. Kurde. Uciekaj, uciekaj, stary. A jak nie, to moździerzą. Z moździerza dajesz. Dobrze. O to chodzi. Dobrze, dajesz z moździerza. Dobrze. Ja pieprzę. Coś ty, Edward, odpierdolił najlepszego, już nie chciałem klnąć, bo staram się przy asasynie, no wiecie, w ogóle nie klnąć, ale jak tak się to stało, to teraz mamy problem, bo ledwie możemy z tego wyjść, a nawet tragicznie. Nie, nie będę marnował moździerzy na takie pierdółki. Płyniemy sobie dalej. Uciekamy od tych idiotów. Mogę ewentualnie jeszcze dać tutaj beczki wybuchowe, żeby się te idiotki do nas nie dopieprzały. Dobra, uważaj, żebyś kanuje znowu nie walnął w jakąś skałę. Nie odpuszczają, widzę. A tam co?
kurde, szkunar czwarty level i bryga, tak? Bryga, bryga. Hem. No chyba se jaja robicie. Przecież ja nie dam rady w takim stanie fortu zniszczyć. Was chyba posrało. Normalnie was posrało. Chyba że zniszczę ten statek. Patrz! No i nas zmasakrowali! Congratulations, Edward Kenway! Well done! My god! What have you done, bitch? Excellent! Ogólnie dostaliśmy mocnego kopa. Wybaczcie, jeśli was to uraziło, że dostałem mocnego kopa. Dobra, unikamy tych idiotów. Dobra, tak chcecie się bawić, to też wam postrzelamy. Pewnie. Czemu? Bo chcę i mogę. Słabiaki. Dobrze. Dobrze. Oh yeah. Dobra. Zwolnimy trochę, żebyśmy mogli bardziej zakręcić. I moździerze dajemy. Pełen gaz, kurde. Dobrze. Przeładowanie było. O, wpytę. Teraz to na nas spadnie, nie? Dobra, jednak nie. Byłoby gorzej. Padają już. Przecież to już nie da rady. Nie utrzyma się. Kurde. Dobrze. Dobrze zrobiłeś, Kenway. A! Fuck, kurde, co oni tu robią? Nie no, teraz trzeba trafić ten ostatni fort. Dobra, nie rozpraszaj się, chłopie, tylko niszcz to. Jest! O tak! Zniszczone! To był banał. Wiem. Dlatego płyniemy teraz. Dobra, wiem gdzie mam iść. Kurde, nie jestem taki głupi jeszcze. Tymi stopkami bym się zajął. Dobra, damy sobie radę. Przejść z tym. O! Tutaj dokonamy. Kiepsko, bo się rozbili. Ale idioci. A miało być już tak pięknie. Nie, musieli się rozbić o skałę. Ach, to było bardzo, bardzo słabe. Ten statek bym też zniszczył. To jest level 17, to jeszcze pocisnąłbym tam. Dajemy z moździerza. Teraz będziecie tacy kozacy? O, już, padacie. Padać na ryja. Jest. 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 Już po was. No co, co, grozisz mi takimi fireballami, to ty możesz matkę straszyć na wakacje. Dobra. Już. Dokonujemy abordażu, widzicie? Teraz już się nie pomyliłem, a już byłoby blisko. Pięknie, pięknie. Przejmiemy jeszcze tylko ten fort i tam kończymy odcineczek. Doskonale, doskonale. O, teraz będzie więcej tu zabicie. Chwileczkę. Zrobimy co trzeba. Wszystko co w naszej mocy.
trochę dziwnie jakoś tym. Aj, spróbowałem to. Dobrze, ale gruchło. Dobra, trafiony. Dobra, czy jednak coś nie poszło po mojej myśli? Jest, o ty. Ty draniu. Jest, bijemy go. Jest. No patrz, po trzech strzałach musiał już spaść. Dajcie mi go zabić, dajcie mi go zabić. I on jest mój, dziękuję. Macie mi nie kraść kili, bo was wymorduję. Dziękuję, 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 dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie ma za co, nie ma za co. O, 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 co, co, fikasz, Hiszpanie? Naprawiamy kawkę. Bo to jest pewnie jakiś gówniany model tego statku. Dobra, płyniemy do naszego fortu, bo czasu nam braknie. A wiecie, chcę się zmieścić w 30 minutach. A jak nie, to ponad 30 minut. Byleby nie do 40, bo to już będzie mega długie. Ohoho. Nie wiem, czy wysłać odcinek, czy nie, czy do jutra mam poczekać. Szczerze, ja bym to od razu wysłał, bo zazwyczaj po takiej grze to ja powinienem to od razu zrenderować i wysłać, bo na co ja mam to trzymać? Wiem, to powinno być jako też zapasowy odcinek, ale zrozumcie, że od razu po nagraniu aż chce mi się to wysyłać i nagrywać kolejny. Śpiewajcie sobie słodko i swobodnie. Trollolo. No dobrze, wiem, że nie umiem śpiewać. Ale otwarty trzeba być. O, 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 dobrze zakręcaj. Dobrze, Edward. Żebyś nie gruchnął. Co mój, co mój. Nie no, może tak jeszcze podpuń troszeczkę. Żebyś mógł zacumować. O, przynajmniej zacumuj, żeby to jakoś było. Dobrze, zacumowane. Macie teraz cumować. I... No co wyście zrobili, idioci? Nie umiecie parkować. Mandat! Który to zrobił? Murzyn? Mówiłem ci coś. Jeszcze raz coś takiego zrobisz, to cię kurde do wody wypieprzę. Dziękuję za uwagę. Dobra. A teraz czynimy naszą powinność. Truuu, pięknie. Okej, trzeba tam dotrzeć. Ło! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja nie ten groźny typ. O, tu jest parkour. Dwóch oficerów. Trafimy mu hedzika. Hedzika mu trafił. A, headshot. O to mi tylko chodziło właśnie. No co, co się boisz ognia, kurde? Jesteś idiotyczny. Dobra, mamy zabić drugiego idiotę. A potem się zajmiemy zbieraniem skrzyneczek. O, ewentualnie fragment. Tymi gównianymi granatami to wy możecie, wiecie, kogo straszyć? Premiera podczas narad. A, headshot, dobrze. Dobra, i akurat mamy tu sali narad, tutaj. Aha, trzeba tu ich ubić, bo będą nam tutaj zawadzać, tylko niepotrzebnie. O, dostał, a nie? Zostawcie mi killa. Jeb, dobrze. O, kurde, kogo jeszcze tam mam zamordować? Ginsz ma to. O, dobrze, zabity. Bardzo mu tak dobrze. No, zdychaj i daj, bitch! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czarna bandera, proszę. Oh yeah! Chyba już czwarty fort, czekajcie. Chyba trzeci, nie, trzeci, przepraszam. Nie czwarty, a trzeci.
No mamy już trzy forty, tak czy inaczej, tak, trzeci fort. No i to jeszcze ładnie, bo mamy już trochę teren. To był Cruz, tak, tak, to był Cruz. I chyba sobie tu zakończymy odcinek, dryfujące drewno. Dobra, wiecie co, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał, a jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie!